pamięci Polaków zapisał się jako tragicznie zmarły pierwszy prezydent Rzeczpospolitej. Niewielu jednak wie, że był znakomitym hydrologiem, który budował elektrownie wodne w niemal całej Europie. Poznajcie fascynującą historię Gabriela Narutowicza, o którym opowiemy w cyklu Wielcy Polacy, nieznani wynalazcy. Gabriel Narutowicz urodził się w 1865 roku w Telszach na Żmudzi, w bogatej rodzinie ze szlacheckimi korzeniami. Jego ojciec, Jan, mocno angażował się w działalność narodową, uczestniczył w powstaniu styczniowym, za co musiał odsiedzieć rok w więzieniu. Nie wpłynął na losy syna, zmarł rok po jego narodzinach. Ciężar wychowania Gabriela oraz jego brata Stanisława musiała przyjąć ich matka, Wiktoria. Wiktoria Narutowicz mocno fascynowała się filozofią oświecenia, dlatego starała się, aby jej synowie uczyli się w jak najlepszych warunkach. Postanowiła przeprowadzić się z rodziną do łotewskiej Lipawy, aby mogli uniknąć zrusyfikowanego szkolnictwa. Tam Gabriel skończył gimnazjum i liceum klasyczne. Był pilnym, punktualnym i dokładnym uczniem. W 1884 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu. Narutowicz nie skończył studiów w Petersburgu, zachorował na gruźlicę. Dla ratowania zdrowia w 1886 roku wyjechał do szwajcarskiego Davos, gdzie rozpoczął leczenie. Po roku jego stan znacznie się poprawił. Postanowił zostać w Szwajcarii i zaczął studiować budownictwo na Politechnice w Zurychu. W tamtym okresie Szwajcaria była państwem, do którego chętnie przyjeżdżali polscy studenci. W Zurychu, Bernie, Lozannie i Genewie prężnie działał Związek Studentów Polskich. Narutowicz szybko stał się jedną z ważniejszych postaci w tej organizacji. Pomagał rodakom ściganym przez carat. Był lubiany wśród przedstawicieli polskiej emigracji. Potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji. Nie miał problemów z nawiązywaniem kontaktów, również z osobami innej narodowości czy o odmiennych poglądach. W trakcie studiowania najbardziej pociągała go budowa kolei żelaznych i budownictwo wodne. Matka skutecznie zaszczepiła w nim również żyłkę humanisty. W wolnych chwilach uczestniczył w wykładach z historii, literatury i ekonomii politycznej, odbywających się na Wydziale Filozoficznym. W tym czasie Narutowicz nawiązał kontakt z emigracyjną partią Proletariat, której skrajne skrzydło planowało zamachy na cesarza Wilhelma II i carskich dygnitarzy. Choć Narutowicz nie był bezpośrednio powiązany ze spiskowcami, rosyjskie władze wydały nakaz jego aresztowania. Uniemożliwiło mu to powrót do kraju. Po ukończeniu studiów przyjął szwajcarskie obywatelstwo i rozpoczął pracę w biurze budowy kolei żelaznej w St. Gallen. Kariera Narutowicza szybko nabierała tempa. W 1895 roku objął stanowisko kierownika budowy kanału regulacyjnego Renu na odcinku Oberreit-Jezioro Bodeńskie. Jego talent dostrzegł Louis Kursteiner, inżynier prowadzący jedno z najbardziej renomowanych biur projektowych w Szwajcarii. Narutowicz wkrótce został jego wspólnikiem. Wtedy na dobre zajął się budownictwem wodnym. W 1896 roku jego projekty zostały nagrodzone złotym medalem na wystawie międzynarodowej w Paryżu. Miał wtedy nieco ponad 30 lat, a już zyskiwał miano pioniera elektryfikacji Szwajcarii. Kierował tam budową wielu hydroelektrowni, m.in. w Kubel, niedaleko St. Gallen, Montej oraz Einsiedeln.
projektował podobne zakłady w całej Europie Zachodniej, m.in. w austriackim Andelsbuch, w paśmie górskim Lasu Bregenckiego, francuskim Refren, włoskim Mążowe czy hiszpańskim Buitreras. Jego najsłynniejszym dziełem była hydroelektrownia w Myllebergu pod Bernem o mocy 48 MW, wówczas jedna z największych w Europie. Wraz z osiągnięciami na gruncie zawodowym Narutowicz odnosił niekwestionowane sukcesy w kręgach szwajcarskiej Polonii. Wówczas przyjaźnił się m.in. z Ignacym Mościckim, Wacławem Berentem czy Ignacym Daszyńskim. W 1901 roku ożenił się z Ewą Krzyżanowską. Wkrótce na świat przyszły ich dzieci, syn Stanisław i córka Anna. Narutowicz był perfekcjonistą i pracocholikiem. Wiele wymagał od swoich pracowników, ale jeszcze większe wyzwania stawiał wobec siebie. Nie znosił lenistwa i niedokładności. Jego standardowy dzień pracy rozpoczynał się wczesnym rankiem i kończył późnym wieczorem. W 1907 roku otrzymał propozycję objęcia katedry budownictwa wodnego na Politechnice w Curychu. Narutowicz długo wahał się, czy zostać wykładowcą. Przyjęcie tej posady wiązało się bowiem z rezygnacją z pracy u Kursteinera. W końcu jednak objął stanowisko profesora. Założył również własne biuro konstruktorskie, które realizowało wiele projektów w Szwajcarii i za granicą. Nie był typowym wykładowcą, lecz praktykiem, który starał się przekazać swoje doświadczenia kolejnemu pokoleniu inżynierów. Starał się pobudzać kreatywność studentów. Często powtarzał, że wiedza teoretyczna nie może być sztuką dla sztuki, ale musi pomagać rozwiązywać realne problemy, które pojawiają się w trakcie pracy inżyniera. Był lubiany przez studentów, którzy mając problemy z wymową jego nazwiska, mówili o nim Naruti. Od 1913 roku pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierskiego. Życie Narutowicza odmieniła I wojna światowa. Neutralność Szwajcarii mocno utrudniła możliwości importu węgla z krajów ościennych. Aby zabezpieczyć potrzeby energetyczne, szwajcarskie władze musiały postawić na inne źródła energii, inwestując w elektrownie wodne. Narutowicz był najlepszym specjalistą w tej branży, więc jego firma została wręcz zasypana nowymi zleceniami. Narutowicz zaczął być przeciążony pracą. Nie był w stanie łączyć projektowania i nadzorowania budowy kolejnych hydroelektrowni z pracą na Politechnice. W 1919 roku zrezygnował ze stanowiska profesora. Wkrótce czekały na niego nowe wyzwania i powrót do ojczyzny. W trakcie wojny Narutowicz wzmocnił swoją aktywność społeczno-polityczną w kręgach szwajcarskiej Polonii. Brał udział w pracach Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Starał się wykorzystać swoją pozycję w działaniach na rzecz niepodległości Polski na arenie międzynarodowej. W tym czasie jego brat należał do jednych z najważniejszych działaczy społeczno-politycznych na Litwie. W lutym 1918 roku Stanisław Narutowicz był sygnatariuszem aktu niepodległości Litwy. W 1919 roku Gabriel Narutowicz po namowach Ignacego Mościckiego zdecydował się wrócić do Polski, chociaż jego sytuacja rodzinna była dramatyczna. Jego żona Ewa przegrała walkę z chorobą nowotworową. W lutym 1920 roku zmarła w wieku zaledwie 45 lat. Stałej opieki wymagała też jego córka Anna, która jako dziecko zachorowała na zapalenie opon mózgowych i nie rozwijała się prawidłowo. Mimo to Narutowicz zdecydował się objąć tekę ministra robót publicznych, jedno z najważniejszych stanowisk w odbudowującej się niepodległej Polsce. Narutowicz jako minister robót publicznych wykorzystywał swoje bogate doświadczenia z pracy w Szwajcarii. Gdy przybył do Polski, był człowiekiem Zachodu w pełnym tego słowa znaczeniu. W Szwajcarii zawsze mógł liczyć na przychylność władz. W ojczyźnie zderzył się z kompletnie inną rzeczywistością. Często nie był w stanie uzyskać gwarancji finansowych niezbędnych do realizowania rządowych inwestycji. W trakcie urzędowania zwykł powtarzać, że w Szwajcarii łatwiej było prosić o miliony niż w Polsce o tysiące. Mimo to do czerwca 1922 roku rzetelnie wykonywał swoje obowiązki, choć, jak wspominają biografowie,
pensja ministerialna nie przewyższała połowy zarobków szwajcarskiej gospodyni. Kariera Narutowicza nabierała tempa. W 1922 roku w czerwcu został ministrem spraw zagranicznych, pół roku później prezydentem. Jakie kontrowersje wiązały się z wyborem Narutowicza? Przeciwnicy polityczni Narutowicza twierdzili, że jest to właściwie obcokrajowiec, który przybył do Polski w momencie, w którym został prezydentem i nawet za bardzo nie umiał mówić po polsku. Nie było to prawdą. On przyjechał do Polski w 19 roku, w momencie, w którym Rzeczpospolita toczyła wojnę właściwie ze wszystkimi. Zaangażował się mocno w życie polityczne kraju, został ministrem robót publicznych, ministrem spraw zagranicznych, no i wreszcie prezydentem. Natomiast przeciętnemu Polakowi kojarzył się właściwie z nikim. Był postacią nieznaną, wręcz wyciągniętą z kapelusza, dlatego Polacy mogli się zdziwić w momencie, w którym dowiedzieli się, że 9 grudnia 2022 roku ten nieznany im bliżej Narutowicz zostaje prezydentem Polski. Narutowicz pełnił urząd prezydenta przez 5 dni do czasu zamachu w galerii Zachęta. Te 5 dni prezydentury Narutowicza to bardzo dramatyczny okres, jedna z najczarniejszych kart w historii II Rzeczpospolitej. Wobec nowo wybranego prezydenta rozpętała się prawdziwa kampania nienawiści, kampania medialna, w której zarzucano mu, że został wybrany głosami mniejszości narodowych, że właściwie nie jest prezydentem, powinien się zrzec tego urzędu. Dramatyczną kulminacją tej kampanii nienawiści były wydarzenia z 16 grudnia 2022 roku. Tutaj, w galerii Zachęta, mniej więcej o godzinie 12, w momencie, w którym Narutowicz oglądał jeden z obrazów ekspozycji, niezrównoważony psychicznie malarz, narodowiec Eligiusz Niewiadomski strzelił w plecy prezydenta, zabijając go. W ten sposób dokonano nieznanego w historii Polski królobójstwa. To głowa państwa traci życie. Myślę, że to wydarzenie można uznać za swego rodzaju grzech pierworodny, jakim została skażona II Rzeczpospolita. Podczas trzydniowych uroczystości pogrzebowych Gabriela Narutowicza pożegnał wielotysięczny tłum. Nie zmieniły się jednak nastroje społeczne. Jedni uważali go za ofiarę spirali nienawiści nakręconej przez polityków. Drudzy zamawiali mszę za duszę Niewiadomskiego, który w ich mniemaniu nie był zabójcą, lecz bohaterem. Do dziś można zastanawiać się, jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby Narutowicz był prezydentem dłużej niż kilka dni.